Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ze mną jest Vito. Yo, siemanko, z tej strony Vito. Gramy dzisiaj w Piggy albo Pepe, jak to woli. Jesteśmy na mapce Las. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie 12 tysięcy łapeczek do góry, subskrybujcie kanał, dzyndolcie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastay.pl. Ja jeszcze nie znam tej mapki, nigdzie nie widziałam. Tutaj nie ma Pepe, tutaj jest piesek taki jakiś dziwny. Jak to się gra i właśnie chyba... Ej, ale Piggy się obudziła. Chociaż no to na początku... Nie wiem, bo jest jakiś taki pies dziwny też tutaj. Patrzcie, no! Ej, jest pies z czerwonymi oczami, czyli na pewno on jest niedobry. Ktoś spadł z wysokości, nie wiem kto. Aj, to jest do otworzenia, ale nie ma jak otworzyć tego. Tylko wiecie, że my tutaj... co to za przejście? Jest Pepa, idzie Pepa. Nie. Czy mogę zejść? A my co, nie możemy z góry spaść? Nie możemy właśnie. I co teraz w takim... Gdzie ona jest? ...razie ona próbuje tu wejść. Ale nie może. I co teraz zrobimy? Nie no, musimy tu się schować. I gdzie? I poczekać i wtedy jak ona wejdzie tu na górę, to zejść dziurą. Aha, okej, dobra, w sumie tak, no, bo nie ja już widzę bym teraz panikowała. Coś ona sobie chyba nie może poradzić tutaj z wejściem, albo odpuściła. Idzie? Nie poszła, bo ale ja spadłem. Bo widziałam, że się kręciła gdzieś na no, dole. No trudno, ja już się żyję, niestety spadłem, serio? Słuchajcie, serio? Na dół. Serio, ja jestem sama? Zostałaś sama. Czy mogę stąd? Chociaż stąd mogę, dobra. Uciekaj! Nie wiem naprawdę, co tutaj robić, wiesz, idzie że za tobą, ona uciekaj. Mam jakiś klucz, ale weź ten klucz go i uciekaj. Jest pewnie do wyjścia samego! Pies jeszcze! No i pies! Ogólnie Pepą jest bot! Nie! Nie no, ekstra, nie? Ale to jest ciężkie tutaj ta mapka. Ta mapa jest chyba najgorszą mapą ze wszystkich. Dobra, jeszcze raz ją wybierzemy, może więc się uda. Więc w kolejnej mapce, jak będzie forest, to widzimy się za momencik. Dobra, zaczynamy kolejną rundkę i ja już wiem, że na pewno na górę nie idę. Ja nie idę też na górę. Tam nie ma nic. Tam, tak znaczy jest coś tam, ale ciężko jest później zejść stamtąd. No właśnie, coś. A ja mam klucz, tylko jaki? Że... żółty. Tylko że... To on jest od góry chyba. Co znaczy mam jakąś cegłówkę tutaj, ale ja nie będę jej używał. Dlaczego nie? Może no bo można ona jest właśnie tam rzucić na wejście na górę. A? Nie widziałam. Na górę, żeby wejść. Tu trzeba, a ja nie słuchajcie... chcę tam wchodzić. Okej, okay, klucz jest potrzebny. Nie, tu Piggy jest trochę ciężko, obudziła. Bo ogólnie mapa jest ciemna. To nie jest jak na przykład szkoła oświetlona. No nie. Jest ciężko tu. Tu zielony klucz, a ja mam żółty. Tu jest latarnia, po co mi ona? My tu byliśmy już, czy nie? Ej, co to jest? To jest nasze chyba... Śrubsztyk? Nie, znaczy... to są nasze namioty. Nie ma tu nic w ogóle. Tam jest zielony klucz, ale żeby się do niego dostać, trzeba pomarańczowy. Idzie. No i super ekstra. Ja się trzymam, Vito. Dlaczego? Ja się trzymam. Jak ja nie ogarniam tej mapy, patrz. No ja też nie, my nie graliśmy w to. Idzie? I ja nawet nie widziałam idzie u nikogo tego. Nie wiem, gdzie tu iść. Naprawdę jest ciężko, niby mapa mała, coś się tak wydaje. Nie wiem, uciekam gdzieś się ale schować. Ale nie mam pojęcia, gdzie by dobra, tu można wezmę było tą cegłówkę, iść. Ale nie wiem, co ona mi da. Rzuciła te swoje, te wniki. Nie, zła jest. Wniki. Ej, idę tu? Ej, tu klucz jest potrzebny. Tu nie można wejść wyżej. A tu można? Wszędzie ej, tu można. Jest potrzebny. Dobra, gdzie? Tu chyba nie byliśmy. Jak to? Czy znalazłem? Tak? Co to dobra, jest? To idę. Młotek. Młotek? Nie wiem, czy do czegoś jest potrzebny. Nie zjeść, młotka? Nie, bo nie może, wiem. Może, ale nie, do nawet. Ej, tu jest dużo rzeczy. Fioletowy. Co? O nie, idzie! Gdzie? Czerwony. Wow, idzie. Uważaj. Czy można przyjść za domkiem? Nie, nie można. Nie, nie można. Nie można, Vito! Złapany jestem! Ej, on ma kuszę! Vito się poświęcił! Ona ma kuszę! O nie! Uciekaj stąd, to ma kuszę! Jest mega ciężka, ja nie wiem, słuchajcie! Trzeba wejść na górę, bo inaczej tu się chyba nic nie zrobi. Chciałabym, abyśmy ej, tu tylko przeszli, ty zostałaś? Naprawdę. Nie, jeszcze ktoś jeden. Nie, jeszcze tutaj chłopak stoi. Fajnie by było, jakby coś uciekaj, robił, bo ona idzie cały czas za tobą. Dobra, weźmy go? Nie. Tak. Weź nie, go! Nie. No dlaczego? I w ciebie akurat, no nie! Ja nie mogę, specjalnie się schowała! Ale musimy wejść tam na górę jednak, jednak i coś zrobić, bo inaczej dobra to się nie da, więc zrobimy, musimy zaraz spróbować w kolejnej. Musi nam teraz wyjść, choćby nie wiem co, musimy się postarać. Boże, wiesz co, w każdej rundce inaczej są ułożone te rzeczy. I to jest właśnie najgorsze. To nie jest tak, że w każdej jest tak samo. No i w sumie dobrze, bo jakby każdy... U nie, pies. Dobra, uciekajmy. Ja mam żółty klucz, ale nie wiem do czego. Ej, to super, żółty, nie wiem. Powiem ci, że nie wiem, tu nagle tutaj gdzieś zapudziłam. Tutaj jest czerwony. Chcę znaleźć tę deskę. Ej, tu deskę nie wolno iść, bo tutaj tu się jest niebieski można... klucz. Ej, deska, ona... deska? Na czerwony znalazła. Tu jest, znalazła, ta, obudziła się świnka. No weź ten tu klucz, jest, czy coś. Dobra, wezmę klucz. Nie wiem, czy coś działamy tym kluczem. Musimy chodzić idzie po prostu świnia, po idzie mapie. Świnia. O nie, tu jest świnia, tam okay będzie zaraz pies. No, zaraz będzie po dobra, nas, czekaj, co nie? Poszła gdzieś. Ta mapa jest mega ciężka i dobra, naprawdę gdzieś życzę wszystkim powodzenia, aby wyszło. To jest klucz potrzebny. Czekaj. Tu nie, tu są te zębatki. Tam tu poszedł jest pies. Taki klucz, pomarań...
Zaraz, czy ja przypadkiem pomarańczowego klucza gdzieś nie widziałam, jak my się zespełniliśmy? Ja mam żółty, ale nie wiem, do czego on jest w ogóle. Właśnie też nigdzie mi się on nie wyświetlił. Tu są jeszcze milion kluczy jest tutaj w tych domach. Dwa młotki są potrzebne w ogóle. Czy tu jest jakieś przejście? O, ona już jeden znalazła, dobra. Kto tutaj coś ten? Tu jest, jak ktoś ma ten turkusowy, to tutaj jest. Ej, turkusowy? No. O nie, to zaraz, tylko że ja nie wiem teraz, gdzie ty jesteś. Bo tutaj się coś otworzyło nam, ale tu ma być jakiś palący ten, ten gwóźdź. To ja nie ja wiem. Myślę. Ej, ale mam pomarańczowy klucz, tak? Nie, to bo tu ja mam wejście. Miałam. Pomarańczowe? No. Dobra, szukam cię, nie wiem, gdzie jesteś, nie widzę twojej nazwy. A ty masz nawet. Jaki klucz? Pomarańczowy. To tu jestem, gdzie są te takie... Oj, nie, domki pies. Jakieś? Pies. I chodzę ciągle koło domku. Takie domki dziwne. O, widziałam cię chyba. Cześć, jestem tu. To dawaj. Gdzie on jest? Tu. Chociaż coś już otworzymy, nie? Tu. Coś działamy. Jak widzicie teraz coś... Okej, okay, dobra. To jest namiot. Coś mi się nie wyświetlało. To idź, ja stoję na czatach, bo nie wiem, czy nie przyciągnęłam... Nic tu nie ma w tym namiocie. Nie ma nic. Dlaczego? Tu dobra. W ogóle nic nie ma chyba. To jest co? Nie wiem. To jest... Biorę niebieski klucz. Chyba go wzięłam. Ej, nie ma tu nic. To po co my to otwieraliśmy? Ej, mam pomarańczowy. Ej, nie, jest jakieś przejście. Dobra, chyba. To idź, sprawdź co tam jest. Nie, to jest tylko przejście gdzieś dobra. Do... Okej. Okay. Mam niebieski klucz. O nie, idzie świnia. O nie, uciekaj. Okej, okay, tu jest przejście jakieś po prostu. Fajnie. Tylko, że możemy lepiej uciekać, ale nic nam to nie dało. A, rozumiem. Chodź z tym turkusowym, bo ja tutaj gdzieś dobra, widziałem dobra, super. To. W tym domu obok jest czerwony i fioletowy. Ale to jest otwarte. Ej, co tu jest? Ta jaskinia. I do jaskini trzeba tu ognisko rozpalić. No to tu jest ten gwóźdź. Gwóźdź jest, ale teraz jak ogień tutaj, ty... No nie wiem, co to jest. Uciekaj, to się... uciekaj! Gdzie? Nie! Świnia idzie, co ty nie widzisz? Nie patrzyłam, rozkminiałam, o co tu chodzi. Co to są koła, dobra, nie. Tutaj, nie. Idzie, uciekaj. Uciekam, pies. Pies. Zielony klucz. O nie, i młotek. O nie! I już ja, pies ślepy zaułek! Nie. O, da się tu przejść. Oni chcą z dwóch stron. Tutaj jest wejście, tutaj jest do otworzenia coś. Idę, biegnę, staram się poszukać, ale ja nie widzę nic. O, dobra, tutaj jest puszu. Do otworzenia coś. Dobra, idę. Tym twoim kluczem. Idę. Jestem koło ciebie. W którym miejscu? No tutaj, chodź. Dobra, idę. Uważaj, świnia. O nie. Idę stąd. Ja uciekam stąd. Jest tak mega ciężko, bo oni są we dwójkę. Uciekamy. Ja mam ten płonący teraz ten już. Tak? No. To rozpalisz ogień. No idę, ja biegnę, bo tutaj to gdzieś było. Tylko teraz, żeby się tam dostać. Ja chodzę za tobą teraz, bo ja się boję. Ty biegnij tam w prawo, bo tam w prawo był ten klucz. Okej, dobra. Postaram się to znaleźć. Widzę jakieś koła niebieskie. No i rozpaliłem to i co nam to dało? Może i mam biały klucz. Okej, dobra, biały klucz. Szukam tego niebieskiego, słuchajcie, ale wiem, że idą mam za biały mną klucz. Stwory i muszę na razie tak uciekać. Ten niebieski świecie. Był tam gdzieś, kurczę. Biały klucz! Nie, ona mnie złapie, biały klucz! Ej, ale otworzę ja nie wiem, wam. Gdzie ten biały. Ja wiem, minęłam biały klucz, ale nie mogę ci teraz powiedzieć, bo goni mnie świnia. O nie. Tak jak ej, mi mam ten iść. Biały, dobra, mam biały. Okej, w porządku, ona ciągle mnie goni. Ja chyba otworzyłam ale wam to nic nam nie dało, coś tu nie działa. Aha, dobra. Coś tu jeszcze klucz. Jest potrzebne. Pies! O, pies! O nie. Uciekłem mu. Piesa kotę to było. A tak, uciekłem mu. Dobra, tylko że ja pewnie ty tu coś niego... otworzyłaś, nie? Niebieskie! Aha, ale klucz jest ale potrzebny. Ale nie weszłam tam. Ej, tu gościu miał klucz, biegał z kluczem. A, ten klucz taki. Czy ona tu jest? Dobra, odpuściła sobie mnie już. Jest ten. Nie wiem, wezmę fioletowy. O nie, zabłądziłem, koniec po mnie. O nie. Dobra, już leżę. Szkoda, bo nie, klucze już nie są potrzebne, tylko a? Ten klucz taki francuski jest potrzebny. Dobra, w porządku. Ale czy co dalej, coś to nie wiem. Zrobił? Właśnie. I tak już dużo tutaj zrobiliśmy, mi się wydaje. Tak nie, nie się wpuść spoko. Tam, nie wpuść, nie wpuść. Nie iść tam. Klucz dobra. Jest ci potrzebny, żeby tam to zrobić i wtedy się otworzą te drzwi, gdzie ja białym kluczem otworzyłem. Okej, tylko czy... Idź prosto w prawo teraz tu. Tylko czy on rozwalił... czy świnia rozwaliła tego dobra, gościa? Dobra, idź w prawo. Co miał klucz, czy jak to się wydarzyło? Nie wiem, gdzie jest właśnie ten klucz teraz. No właśnie, dobra, bo ja patrzyłam, tutaj jest okay, świnia. Prosto. Tutaj? No. Dobra, widziałeś, uciekaj, świnia uciekaj. Idzie za mną. W prawo. W prawo, dobra, okej, okay, będę z nią tak chodzić, berka się bawić. No, idź prosto, nie, prosto. Dobra, tu jakieś drzewo. Tutaj ten klucz jest potrzebny, w prawo. Dobra, to okej, okay. A tutaj. Bo ona idzie za tobą, uciekaj. Wiem, dobra, spoko. W lewo. Weź ją ten, spektatuj też ją. No widzę, patrzę idę cały czas. Idę do namiotu, ale tu nic się nie dzieje. Prawo. Czyli po prostu...
uciekam. No jest potrzebny ten klucz. Jest gościu, on się zajmuje kluczami. Dobra, podejdę do nich, to świnia ich załatwi najwyżej. Czy no możecie dać mi klucz? Źle, idź stąd, idź prosto i w lewo. Dobra, to idę tu, w lewo, okej. Okay. Mm. No gdzie on położył ten klucz? Ktoś przed chwilą tam był młotek, ale nie wiem właśnie, może jest na górze tam. A właśnie. Tam nie wchodziłaś. Tylko ja miałam... W lewo. Miałam gościa i on miał jakby ten klucz. No wiem właśnie. Teraz tylko muszę się... Prawo i wejdź tam na górę. Tu jest zielony klucz, dobra. Idę. Wejdź tu na górę. Idę na górę, tylko czy kwestia jest, czy tam deska jest? Nie wiem, czy ktoś położył, czy nie. Idzie za tobą, ale idź. Ale dobra, no to pójdę. Idź, bo ona już idzie za tobą. Idę. Jest deska. Okej. Okay. Tu jest tu co? Tu jest żółty klucz. Ej, nie jest klucz francuski. I też jest klucz, ale jest ja tego... Go. O, otworzyłam to. Gdzie ona jest? Masz ten francuski? Tak, mam francuski. Dobra, ja nie widzę jej teraz. Niech ona podejdzie. Ty, bo mam wrażenie, że ona jest pode mną. Ja nie widzę jej. To weź musisz zejść tu kawałek, bo ja nic nie widzę. Przecież możesz zmienić na świnię. Nie, nie mogę. O nie! No i dobra, a ja nie mogę zmienić na świnię, nie mogę patrzeć, co robi świnia. No nie sensu. Da się tak. Ja mogłam tak spektatować. No ale trudno, słuchajcie, już dużo nam i tak wyszło. Jak będziecie chcieli, no sporo to wyszło. Nagramy kolejny odcineczek i tutaj będziemy się bardzo starali, aby wyszło wszystko ok. Było do końca. Blisko, żeby to ogarnąć. Jeśli wam się podobało, zostawcie 12 tysięcy łapeczek do góry, subskrybujcie kanał, dzwoncie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastay.pl. A my się z wami żegnamy. Pa, pa. Pa, pa.